Proszę. Dzień dobry, panie doktorze. Czy można? Proszę, panie urzędzie. Słucham. Panie doktorze, mam problem. Chodzi o mojego męża. Ostatnio bardzo późno wraca do domu. Szanowna pani, przecież to nie jest choroba. No tak, ale on jest cały blady i te sińce pod oczami. Ja obawiam się, że on mnie zdradza i jest chory, jak coś złapał. Dobrze, pani się uspokoi. Zrobimy badania, wszystko się okaże. Proszę go przysłać do mnie. Dobrze, panie doktorze, przyprowadzę go do pana. Dziękuję, do zobaczenia. Do widzenia. Proszę. Dzień dobry, panie doktorze. Jak tam, niech pan mi powie prawdę prosto w oczy. Kiła, syfilis, HIV? Proszę pani, gorzej to Atari. O Boże! Siema, tu Pęczat. Witam was w kolejnym odcinku, który będzie losowaniem nagród. Tak jest, nadszedł czas na rozstrzygnięcie konkursu, który miał swój koniec w zeszłą środę, czyli 30 grudnia, o ile się nie mylę. W każdym razie losowanie miało być po nowym roku, czyli dziś. Wypada, że dziś konkurs był bardzo fajny, nagrody były naprawdę zacne, które ufundował architekt oczywiście. Myślę, że jest wśród was spora garstka osób, które są zainteresowane tym odcinkiem, tym losowaniem. Zatem nie przedłużając, zaczynajmy. Razem po kolei. Przypomnę wam, jakie były nagrody do wygrania. Więc było rozszerzenie A608 Mini, są tutaj także, nie będę po kolei pokazywał. Jest zewnętrzny interfejs stacji dyskietek EFI do Amigi oczywiście, A608 Mini do Amigi 600 oczywiście i adapter CF to ID. I takie są nagrody do wygrania. Teraz tak, jakie było zadanie? Zadanie było proste, tak mi się wydawało, jednak okazało się, że nie do końca jest proste. Dwa pierwsze pytania, bo były trzy pytania. Dwa pierwsze pytania okazały się proste, wszyscy to odpowiedzieli 100% odpowiedzi poprawnych, a ostatnie, trzecie niestety przysporzyło paru osobom problem. No, były błędne odpowiedzi, ale po kolei, co trzeba było zrobić? Przypomnę tylko, oprócz oznaczenia chęci wzięcia udziału hashtagiem architekt w komentarzu pod filmem konkursowym, polubienia fanpage architekt na Facebooku oraz udostępnienia filmu konkursowego na swoim profilu na Facebooku lub na jakiejś grupie retro, należało odpowiedzieć jeszcze na te trzy pytania. Zatem tak, pytanie numer 1. Ile dodatkowej pamięci FAST oferuje rozszerzenie pamięci A1208 do Amigi 1200? Oczywiście rozszerzenie to oferuje, jak sama nazwa wskazuje, oferuje, powiększa pamięć naszej Amigi 1200 o dodatkowe 8 MB pamięci FAST. 100% odpowiedziało poprawnie. Pytanie drugie. Na ilu dyskietkach wersji na Amigę ukazała się gra Another World? Tutaj 100% odpowiedzi poprawnych, oczywiście w oryginale, ale chyba kopia zapasowa też była na dwóch dyskietkach, tak jak oryginał był na dwóch dyskietkach, chyba że były jakieś tam, nie wiem, jakieś tam kraki, coś tam tego jednodyskietkowe, nie sądzę, nie wydaje mi się, w każdym razie dwie dyskietki, 100% odpowiedziało poprawnie, tutaj wszystko gra i bucz, jest dobrze. Pytanie trzecie, to które przysporzyło problemy. Jak nazywa się system przechowywania danych na kasecie magnetowidowej, używany kiedyś w przypadku Amigi, to należy podkreślić, może być pełna nazwa lub skrót. Teraz tak, tak jest, to pytanie sprawiło najwięcej trudności. System ten nazywał się Video Backup System, czyli w skrócie VBS. Jako ciekawostkę dodam, że taka kaseta 180, taka typowa kaseta VHS, mieściła na sobie około co 600 MB danych, czyli jakieś 680 dyskietek amigowych 880 KB, plus minus oczywiście, tak jadę. Także to było imponujące jak na te czasy. Także VBS, tak się nazywał ten system. Tutaj pojawiły się odpowiedzi, że system to się nazywał na przykład VHS. Była też jedna inna odpowiedź, ale że nazywał się VHS. Niestety, odpowiedź VHS jest błędna. VHS to jest Home Video System, czyli standard odtwarzania i zapisu filmów na dla rynku konsumenckiego, czyli po prostu no, filmy na kasecie wideo dla odbiorcy takiego no, w domach i tak dalej. To jest VHS, Video Home System. Niby podobnie, ale jednak nie do końca. Video Backup System, a Video Home System. Także odpowiedź poprawna było Video Backup System, VBS.
a nie VHS. Także niektóre osoby odpowiedziały źle. Było parę osób, które odpowiedziały źle na to pytanie i niestety te odpowiedzi musiałem odrzucić. Także no, niestety tak jest. W każdym razie takie są poprawne odpowiedzi. Tak one wyglądają. Teraz tak, co do losowania, przejdźmy do losowania. Najpierw po kolei, no oczywiście pomieszane mam kartki, będę wam pokazywał, jakie są osoby, które zakwalifikowały się do konkursu, udzieliły poprawnej odpowiedzi i wykonały te wszystkie zadania. No i wrzucam do pojemnika na losowanie i tak jedziemy z tematem. Mamy pierwszą osobę, ale tu trzecią, drugą nieważne, bo tak sobie pociąłem, to Marek Górka. Przepraszam, że są nazwiska napisane, ale po prostu stwierdziłem, że jeżeli wysłaliście mnie, co niektórzy, no to mogę tego użyć. Kolejna osoba, Jerzy Jasonek. Poprawna odpowiedź. Jurek ma kanał na YouTubie, także zapraszam. Kolejna osoba, Teboniasty. Niech będzie tak. To jest kolejna osoba. Nie patrzcie na numerki, bo ja sobie ponumerowałem, tak nie wiem po co, ale... Kolejna osoba, 22, a tak naprawdę kolejna osoba, kurczę. Zaraz będzie, że znowu mi coś upadło. Diamond PC, numer 22, ale... W sumie 20 chyba 8 osób, czy jakoś tak, nie wiem, nieważne. Kolejna osoba, MLJ87. To jest osoba 21, żeby było śmiesznie. Kolejna osoba, no, mamy Pentanteles, kolejna osoba, proszę. Muszę robić tak, że tutaj komisyjnie wrzucam, żeby nie było, że robię coś źle. Kolejna osoba, Damian Cebula. 19 osoba, ale tak naprawdę nie, nieważne. Numerki, jak mówiłem, są nieważne, także tutaj mam ciekawą rzecz. Więc 8Beats, ciekawy montaż na YouTubie. Tak jest, 8Beats, jest taki kanał na YouTubie i masz, kolego, bardzo ciekawy montaż, tak... Twarz w telewizorze. Ej, sprawdźcie sobie kanał 8Beats. Bardzo ciekawy montaż, polecam. Że też kiedyś na nich wpadłem na ten pomysł. Sprawdziłem sobie, no robi to wrażenie. Bardzo fajnie. Kolejna osoba. Ojej. Kamil Małagocki, tak jest. Mówię, przepraszam za nazwiska. Może nie powinienem, ale stwierdziłem, że jak podaliście to... No to. Kolejna osoba. Iwa, czyli... no taki już stały bywalec na konkursach. Poprawna odpowiedź, jak a propos też. Kolejna osoba, Damian Karwot. Karwot, tak jest. Do pojemniczka na losowanie. Kolejna osoba, mamy Amiga, kocham. Proszę bardzo. Tak jest, pyk. Kolejna osoba, chodź tu do mnie, nie bądź taki. Kolejna osoba to jest Marko. Marko, jak z tego? Jak z Metal Slug. Marko, Marko wraca, wlatuje do pojemnika. Kolejna osoba, Marcin J. Tutaj nie wiem, czy nie było nazwiska, czy nie wpisałem nazwiska. Na początku myślałem, że będę, a później zrezygnowałem. A później, że nie będę, a później zacząłem. Jarek Boniek, Jarek... Przepraszam, tak mi się po prostu skopiowało, nie? Wiem, że głupio to zrobiłem, ale... Ale nie szkodzi chyba. Chyba się nie gniewacie. Kolejna osoba, Adam Rusty. Proszę bardzo, cyk, myk, pyk. Kolejna osoba, BRS.pl. Troszeczkę was tutaj jest. Frekwencja była bardzo dobra. Naprawdę bardzo dobra, jesteśmy bardzo zadowoleni. Kolejna osoba, Piotrek Zgórski. Proszę bardzo. Te wszystkie odpowiedzi są poprawne. Nie będę wymieniał, kto udzielił tych odpowiedzi. No te osoby po prostu będą wiedzieć, no, że jest jak jest. Kolejna osoba, Alt. Alt, ja ciebie znam. Przepraszam, ja ciebie znam. Z forum PPA. Kilku osobom poleciłem ciebie do wymiany kondensatorów w sprzętach. Tak a propos. Znam ciebie. Znaczy z forum, w sensie z postów, a nie osobiście. Young Retro Gamer, kolejna osoba. Także no, osobiście poleciłem ciebie, Alcie. Proszę bardzo. Nie wiem, czy słusznie, ale czytałem na forum, że ten to polecałem, że robiłeś. Kolejna osoba. Michał Bednarek. Proszę bardzo. Cyk, myk, pyk, zbliżamy się do końca. Bardzo ładnie, bo już mnie ręce bolą. Kolejna osoba, Player 83. Tak jest. Cyk. I ostatnia osoba, Konrad AK, tym razem normalnie, bez udziwnień, Renton. I to jest ostatnia osoba, która wzięła udział w konkursie. Proszę bardzo. Te wszystkie osoby odpowiedziały poprawnie na pytania. Jest też taka możliwość, że jakieś odpowiedzi sprawdzałem skrzynkę odbiorczą poprawnie, dokładnie, spam również. Nie znalazłem żadnych innych maili zgłoszeniowych. Jeżeli czyjś mail nie doszedł, stała się taka sytuacja, to nie moja wina, po prostu coś mogło nie dojść. Spam miałem pusty z tego typu zgłoszeń, skrzynka odbiorcza, wszystko sprawdzone, wszystko
zrobione jak być powinno, także jakby coś, to nie moja wina, że tak się stało. Ja wszystko robiłem rzetelnie. Dobra, słuchajcie, losujemy pierwszą nagrodę. Czas zacząć. Pierwszą nagrodą zacznę może, wiecie od czego? Zacznę może od adapter CF2ID. Adapter CF2ID, to na razie na bok, czyli losujemy adapter CF2ID. Miącham, taki wziąłem sobie dzisiaj taki pojemniczek cywilizowany, żeby nie było, że coś tam kombinuję i tak dalej, widać o co chodzi. Pomielę, nie podglądam i wybielę. Jak będzie to, adapter CF2ID wygrywa, ja już wiem i on też już wie. Diamond PC, adapter CF2ID jest twój, proszę bardzo. Kolejna nagroda, drugą nagrodą, jaką będę tutaj losował teraz kolejnego szczęśliwca, jest EFI. External Floppy Interface. Lecimy z tematem. Pojemniczek w dłoń, mieszam znowu. Kartki się potwierały, ale jakby nie patrzę na to wszystko jedno, tylko mieszam, żeby było tak, że wszyscy mają równe szanse. I losuję tą jedną kartkę, tylko patrzę, czy jest... O! Czy to jest jedna kartka, muszę to sprawdzić. Kolejną osobą, jaka wygrała External Floppy EFI Interface jest... Michał Bednarek, wygrałeś EFI. Proszę bardzo, to jest twoja nagroda. I ostatnia nagroda, czyli tak jakby główna, A608 Mini, rozszerzenie pamięci 8 megafaz do Amigi 600, wygrywa, miąchamy, wybieramy, czarujemy, bez cięć, bez udziwnień i tego typu rzeczy. Dobra, starczy, niech się stanie zadość. Proszę, mam tą jedną kartkę, reszta na bok. Rozszerzenie pamięci A608 Mini, wygrywa, proszę bardzo, ta osoba. Pentanteles. Także rozszerzenie pamięci jest twoje. Tak to właśnie wygląda. Wszystko na bok, żeby tutaj ładnie sobie tutaj ułożyć, żeby nie pomylić się. Wszystkie tutaj ksywki są na pudełeczkach. Takie nagrody, panowie, wygraliście. Teraz oczywiście czekam na wasze odpowiedzi. Piszcie na maila, na którego wysłaliście zgłoszenia konkursowe z danymi do wysyłki, jeżeli tego nie zrobiliście i tak dalej, swoimi adresami i będę wysyłał do was nagrody. Myślę sobie, że w tym tygodniu, nie wiem, bo jest wolne na środku, nie wiem, czy dam radę, ale w przyszłym tygodniu już na pewno nagrody do was polecą. Także tak to wygląda, bo teraz mam troszeczkę jeszcze zajęć różnych, ale przyszły tydzień już na pewno na bank przesyłki polecą do was. Preferuję paczkomat, jak ktoś ma, preferuję namiar na paczkomat, to byłoby dla mnie lepsze. Może tak, także, ale to będziemy w kontakcie. Wasza trójka oczywiście wygrywa te nagrody i jeszcze dorzucę od ciebie oczywiście swoje naklejki do każdej takiej paczuszki, a co, a niech macie, a niech reklamujcie też. Nie mam swojej koszulki, mam dwie fiatę, dobra, nieważne. Reklamujcie z dumą. Albo nie, jak kto woli. Także gratuluję wam serdecznie wygrania tychże nagród. Wam wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, dziękuję za wzięcie udziału w konkursie. Razem z architektem, miałem nie odmieniać. Architekt również się przyłącza do moich na pewno gratulacji dla was. Planujemy w przyszłości jeszcze tego typu akcje, także trzymajcie rękę na pulsie, to nie jest ostatnia taka akcja. Też będzie ciekawie, tak mi się wydaje, ale to wszystko w swoim czasie. A tutaj w tym odcinku, no cóż, to było na tyle, nie ma co przedłużać. Gratuluję wszystkim zwycięzcom, dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy wzięli udział. Pozdrawiam was, Penchart oraz Architech i do następnego. Trzymajcie się, cześć!